Drodzy Państwo, za pasem już kwiecień, za pasem listopad, a w obu tych miesiącach zwykle w towarzystwach biznesowych robimy konferencje. Konferencja Żyj w obfitości zazwyczaj odbywa się w kwietniu, niekiedy odbywa się w maju, gdy kalendarz sugeruje, że to jest lepsza data. Natomiast w listopadzie odbywa się Kongres Patriotyzmu Ekonomicznego. Dlaczego w ogóle organizujemy konferencje? Ano dlatego, że uważamy, że oczywiście są ludzie, którzy chodzą tylko po konferencjach, mają nadzieję, że coś im to da, nic im to nie daje, tracą czas i pieniądze. Dlatego my nie robimy 12 konferencji w ciągu roku, a jedynie dwie, by pokazać, że konferencja to rzecz, na którą warto się przejść od czasu do czasu. I na konferencji wszyscy widzą tą pierwszą warstwę, którą są prelegenci, a więc tą warstwę, powiedziałbym, dydaktyczną. Od prelegentów, z paneli dyskusyjnych nauczę się czegoś albo zainspirują mnie prelegenci, mówcy do czegoś. I oczywiście jest to rzecz, na którą warto liczyć, jak powiedział w jednym z wywiadów Gnyszka Wyciska Paweł Kastory, na konferencji bardzo często jeździ się po jedno zdanie, które zmienia wiele. I w pełni się z tym zgadzam, ale domeną naszych konferencji jest to, że równie istotnym, a niekiedy nawet ważniejszym elementem konferencji są kuluary. A więc te osoby, które poznają Państwo przy kawie, przy ciastku, przy obiedzie, w międzyczasie. Ostatni Kongres Patriotyzmu Ekonomicznego, który zorganizowaliśmy w listopadzie w Warszawie, był miejscem, na którym już dzień później mieliśmy świadomość, że zawiązały się nowe relacje i wstępna wartość, szybko policzona wstępnych pomysłów nowych, które się zrodziły, a które są bardzo szybkie w realizacji, bo to maksimum półroczne horyzonty, opiewały na kwotę parunastu milionów złotych. I to jest ta wielka, bardzo często niedoceniana wartość w konferencjach. I co jak co, ale w przypadku eventów organizowanych przez towarzystwa biznesowe mogą Państwo liczyć na wysoką jakość tych obu obszarów. Zawsze można być pewnym, że prelegenci nie zawiodą i zawsze można być pewnym, że osoby, które da się poznać w kuluarach, będą otwarte na kooperację, będą chętne do współpracy i będą to bardzo ciekawi, fajni ludzie. Jeden z prelegentów, zresztą z ogromnej firmy, który był na pierwszym Kongresie Patriotyzmu Ekonomicznego, po nim powiedział mi: Panie Maćku, to co mnie uderzyło, bo chodzę jako przedstawiciel mojej firmy na wiele eventów, jest to, że każdy, kto do mnie podszedł, miał bardzo dużą chęć do współpracy. To nie było łapanie wizytówek, to nie było łapanie Pokemonów, to było faktycznie po coś. I za to panu dziękuję. A mówimy o jednej z większych polskich firm. I to właśnie mi się podoba, mi prywatnie się podoba w eventach, które organizujemy. I zachęcam do osobistego sprawdzenia, czy i Państwu się to będzie podobało. Do zobaczenia na Żyj w obfitości na Kongresie Patriotyzmu Ekonomicznego w tym roku albo w kolejnym.